Auuu! Tak, wilki dzisiaj w szale fana. Już wyciągam koszuleczkę angielskiego Wolverhampton i tylko proszę was o klikanie w czerwony przycisk z subem i dzwonek. Jedziemy! Wolverhampton powstał w 1877 roku. Wolves byli jednym z 12 zespołów, które założyły angielską Football League. Wolverhampton przez 142 lata tylko 3 razy wygrało Mistrzostwo Anglii. Co ciekawe, Wolverhampton wystąpił w pierwszym historycznym finale Pucharu UEFA, gdzie przegrał z Tottenhamem. Wszystkie 4 trybuny stadionu Moulinot mają swoje imiona. 3 po byłych zawodników Billy Wrightie, Stevie Bullu i Stanie Kulisie, a 1 po byłym dyrektorze Jacku Harrisie. W tym sezonie Wolverhampton wrócił po 39 latach do europejskich pucharów, gra w Lidze Europy. To dzięki Wolverhampton powstał Puchar Europy. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, angielska prasa nazwała ich mistrzami świata po serii spotkań z Dynamem Moskwa i Honvedem. I wtedy ktoś pomyślał, a może stworzyć taki europejski puchar klubowy. Wolves było pierwszym klubem, który w lidze angielskiej zdobył 7000 goli. 2 gole w 7 minut w debiucie. To osiągnięcie Michała Żyro w Wolves. Niestety chwilę później piękną karierę Polaka w zasadzie całkowicie zniszczyły kontuzje. Ich kolory, złoty i czarny, nawiązują do herbu miasta, choć pierwszymi strojami klubu były pionowe, biało-czerwone pasy i niebieskie spodenki. A przed wami moja koszulka Wolverhampton. Jak na ten klub naprawdę wyjątkowa, bo niebieska. To drugi wyjazdowy komplet sezon 2015-16, czyli z początków Michała Żyro w tym klubie. Wrażenie robi tu nie tylko logo klubu, sponsora i producenta technicznego stroju, ale i zawsze podobające mi się w koszulkach guziczki i spory kołnierzyk. Warto zauważyć, że na dodatkowych białych pasach na ramionach także znajdziemy logo Pumy. No i pogadali, pooglądali, a suba z dzwonkiem łapkę w górę dali? No ja myślę, bo przecież nowych odcinków Szały Fana jeszcze sporo przed nami. Na razie!